Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. A dzisiaj, proszę państwa, widzimy się w rakietowej lidze. Ja jeszcze sobie tutaj jedną rzecz sprawdzę, chyba powinno być już okej. Na samym wstępie tego odcinka nowego z rakietowej ligi chciałbym oczywiście podziękować Domci za takiego donata, którego tutaj dostałem, czyli Dissolvera oraz tego Feneka, ten samochodzik. Także za ten Black Market bardzo, 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 bardzo dziękuję. Oczywiście dałem tam parę rzeczy w zamian, żeby nie było, ale prawdopodobnie raczej nie tyle, żeby wiecie, że to była wyrównana wymiana, także można to uznać jako taki donate, więc od razu podziękuję, bo to jest najlepszy Black Market, jaki po prostu najbardziej mi się podoba ze wszystkich dostępnych i zawsze to gówno chciałem mieć, także jest świetne po prostu. I proszę państwa, nowy Racket Pass, tak, to będzie trochę przegadany odcinek, szczególnie na początku, także zróbcie sobie odnośniki do momentu, w którym będziemy grali. Jeżeli chodzi o Premium DLC, jeżeli chodzi o eSport Shop, za dużo chyba się tu nie zmieniło. Z tego co widzę, ej, te koła są fajne w sumie do G2. Można byłoby je kupić, ale ile mam punktów? 400, to nie mam tyle, ile mi jest potrzebnych. W sumie to też ładnie wygląda. To też ładnie wygląda, to też nawet ładnie wygląda. Ładnie wyglądają te sportowe rzeczy. Ja mam dwie rzeczy sportowe, więcej mi na razie nie trzeba. Ale Racket Pass, proszę państwa, nowy Racket Pass i nagrody za sezon. Także pokażę wam najpierw nagrody za sezon, a później przejdziemy do omówienia nowego Racket Passa. Także nagrodami za sezon, za ten sezon były boosty. Weźmy sobie quality tego boosta i teraz tak, za sezon 8 i za sezon 2 też były nagrody w stylu boosta, bo za sezon, chociaż patrzcie, ja wam pokażę to na customize, żeby było właśnie widać resztę rzeczy na pewno. Tutaj już wam to pokazuję w ten sposób. No nie, widzicie teraz to, co chciałem wam za chwilę pokazać. O kurczę, dobra. Za sezon 2 było coś takiego. Takie leciutkie coś za sezon 2. Za sezon 8 było coś w tym stylu już, takie ciekawsze dosyć. Chociaż też dupy nie urywało, ale już tutaj była diamentowa nagroda przynajmniej. To chyba pierwsza moja diamentowa, chociaż nie, w 7 chyba jeszcze była diamentowa. W sumie nie wiem, szczerze powiedziawszy. No ale tutaj nawet było to ładne. No i mamy sezon 11 zakończony. I także mamy do tego sezonu 11 nagrody właśnie w stylu boosta. Szczerze, ja bym traila zobaczył za nagrody, albo może boost i co, i trail jeszcze dodatkowy. Także brązowy wygląda w ten sposób, srebrny wygląda w ten sposób. One oczywiście mają jeszcze odgłosy. Złoty wygląda w ten sposób, platynowy wygląda w ten sposób. No i diamentowy, widzieliście przed chwilą, wygląda w ten sposób. No jest taki średni, bym powiedział. W sensie, nie ma nic tutaj na minus, ale też szału nie robi, nie? Ten boost taki, okej, okay, spoczko. Tego Voltrona nawet nie używałem, bo go kupiłem chyba w ostatnim momencie tamtego eventu. Fiber A Optic 1 to jest z tego nowego Racket Passa i teraz przejdziemy właśnie do nowego Racket Passa, jeżeli o to chodzi. Oczywiście ja już kupiłem wczoraj na live'ie dodatkowym tego Racket Passa. Zaczynamy od samochodu, który się nazywa Madcat i powiem wam, no dużo ludzi promo tam zresztą chyba wczoraj na czacie też pisał, że to jest taki Takumi na sterydach. Ale jak Takumi lubiłem, tak tego nie mogę dobrze wyczuć. W sensie, dobrze mi się nim gra, jeżeli chodzi o rzeczy typu, że ogólnie czuję jego wielkość, czuję jego właśnie szerokość, długość, że jest całkiem spoko, dobrze się nim odbija piłeczki. Aczkolwiek jest tak jakby ciężki, w sensie ja mam takie odczucie ciężkości w tym samochodzie, przez to mam wrażenie, że kiedy się tam bawię tym Q czy E na klawiaturce, to że po prostu robi wszystko wolniej. Oczywiście to jest tylko moja podświadomość, ale działa to negatywnie na grę. Dalej lecimy. Darmowe rzeczy, z darmowych no to tu nie ma za dużo. Mamy baner, mamy darmową jakąś kwiat lotosu na górę, przy czym on się nie porusza. Mamy boosta, Fiber Optic 1, dalej tutaj Xpeak, tutaj jest baner taki sobie, tier 5, roof pack, czyli bagażnik na dach. W sumie powiem wam, ten roof pack może być ciekawym dodatkiem takim, że wiecie, że na samochodach po prostu będzie to dobrze wyglądało. Mamy też traila w końcu i to mi się podoba, bo jakieś traile ciekawe by się przydały.
No one tak średnio z tych kół wychodzą, ale no niech będzie. Taki ślad pozostaje, także spoko, trzeba będzie to przetestować. Drift King napis. Dalej, koła filoskopy, które wyglądają jak gówno totalne, moim zdaniem, oczywiście. Tier 8 mamy taką Victory Hand. Okej. Okay. No, jeżeli chodzi o malowanko, ja już tutaj też mniej więcej to omawiałem na live'ie. Jakiś grill, tier 9 czy coś ciekawego, to jest nawet ładny. Taki jakiś blip, jakiś taki Pac-Manowo coś. Dekryptor, o! Wallbreaker, jeżeli chodzi o Goal Explosion, wygląda całkiem fajnie. Wygląda jak ten taki quasar połączony właśnie z tą ścianką. Także z tą ścianką byłoby fajne coś zrobić jeszcze, mogliby więcej tego typu rzeczy zrobić. Jakaś rozgwiazda, która się tu porusza na samochodzie, spoczko. Lecimy dalej. Kolejne koła, które wyglądają dla mnie okropnie, czyli Automaton. Nie wiem, ja liczę na to, że te koła będą miały jakąś edycję specjalną, w której będą po prostu ładne. No nie, może komuś się podobają, ale mi nie. Zdecydowanie mi się nie podobają. Dalej, coś takiego. Coś, co to jest? Limited antena, aha, to jest antenka, okej. UTV to jak jakiś kładzik brzmi. Jakiś tłok. Dobra, co tutaj jest? Rank amateur, okej. To mnie mało obchodzi. Tier 17, coś takiego. No nie ma nic na razie szału. Szału większego nie ma, póki co na razie tak jakby podobał mi się w sumie ten Wallbreaker. Dominus Whitewash. Okej. Racer Flames, okej, to jest spoko nawet boost, ten boost mi się podoba. On jest akuratnie okej. Te koła są średnie, gdyby się może bardziej świeciły coś, to by były fajniejsze. Może one będą miały edycję ulepszoną, to też by było super. Dalej, to jest nawet spoko, też Limited Trail, kolejny trail, który będzie dodany, także z tego jestem zadowolony. Może nie mi się jakoś mega nie podobać, ale fajnie, że traile jakoś dodają w końcu. Ogólnie tak samo było z tamtymi kołami, nie? Zwykłe metalworki są ohydne dla mnie, ale te Inverted, czy one są jakieś specjalna edycja tych metalworków, jest kozacka. Dalej, darmowe koła, których w sumie nie widać, FLT, no nie wiem, no tak średnio, ja nie lubię zwykłych kół, ja lubię świecące po prostu, tak żeby jeszcze to pod uwagę. Jakaś sowa mądra głowa, to nie, lecimy dalej, co my tutaj mamy. Banerek, mamy samochód G1 Matkat z dodatkami, nie wiem, te samochody z dodatkami tak naprawdę tymi po bokach mi się mniej podobają. Koła, które wyglądają spoko, IMO, ZOW GFP, wyglądają całkiem w porządku, możliwe, że też jakaś inna wersja kolorystyczna bądź odwrócona byłaby fajna. Jeżeli macie jakieś info oczywiście dodatkowe, coś źle powiem, to śmiało w komentarzach pod filmem poprawiajcie. Jeżeli jest info już na temat tych inverted kół jakiś czy coś, to też dajcie znać. Ta antena w późniejszej wersji wygląda fajnie, Fenrir. I oczywiście fajna też dlatego, oprócz tego, że się tu świeci czy coś, to też wygląda prawie jak z Wiedźminowa antena, także kozak totalny, ja na tej Wiedźminowej naprawdę dużo grałem. To poroże też wygląda fajnie w późniejszej wersji. Okej, okay, koła Deren. What the hell? What the hell? Psyonix? I'm sorry, Psyonix, no Psyonix, Epic Games, what the hell? Epic Games? Lecimy dalej, Breakout, Bomb Out. To nawet fajnie wygląda, tylko że i tak nie będę grał na nieanimowanych pewnie dekalach. Dobra, to w sumie też źle nie wygląda. No to są takie rzeczy, które no muszą być zapychacze trochę. Dirt Bike to jest jakiś cross? Coś takiego. Filoskopy 2 wyglądają już lekko lepiej, ale dalej mi się nie podoba to, że tu jest cała przestrzeń na dole, przynajmniej się świecą cokolwiek, także już jest plus. Lecimy dalej, 35 zwykły pattern na matkata, tier 37 walizka po prostu z aquadomem z tyłu. Nie wiem, czy taki samochodzik już był, jak tu jest, Triton, to Triton był już. Dobra, zwykłe koła, kolejne High Poly, one przynajmniej się podobają, bo takie koła mi się po prostu jako zwykłe podobają, ale nie, żebym tutaj miał ich używać. Ramka do naszego awataru, spoczko. Tego nie sprawdzę, jak Obsidian wygląda niestety na malowaniu. To jest fajne, Dust Cloud, jeżeli chodzi o chmurkę.
To jest jakaś kanapka chyba. A, to nie, to jest ten. To jest taki cracker z podwójny z jakimś pianką w środku chyba i z sosem. Banner, fajny latający dywan, 10 tysięcy expa za darmo, pierwszy animowany dekal Flash Freeze, który, no nie wiem, może na jakimś innym malowaniu będzie lepiej wyglądał. Widzicie, to chodzi o to, że to się rozmraża i zamraża. Także może będzie wyglądało, na razie dla mnie wygląda średnio. Wyścigówka, brzmi nieźle. Lecimy dalej. Co tu mogę wam pokazać? Kolejne koła. Te koła wyglądają fajnie, bo się otwierają, zamykają. Shutterbug, jak optyka po prostu w aparacie, także to jest spoczko. Te koła, które nie mam pojęcia, co to w ogóle ma być. Jeszcze żeby się gałka oczna poruszała, to może tak. Ale te Cefalo to nie, te ośmiorniczki nie wyglądają fajnie. To jest moja ulubiona chyba rzecz. Mój ulubiony dekal. I patrzcie, taki dekal, szczerze powiedziawszy, on... Ten dekal jest milion razy dla mnie lepszy niż jakaś magma czy połowa takich starych dekali animowanych. Przy ten dekal ja bym mógł na spokojnie powiedzieć, że on byłby z jakiejś złotej tej... Jako Black Market w sensie mógłby być na spokojnie. On jest tutaj po prostu za 52 poziom, jest kozacki, ten mi się podoba. 53 trailsy, rally tracksy w sensie trail jako ten ślad, już wyglądają troszeczkę szerzej. Lecimy dalej, wszystko chcę wam pokazać, co tutaj jest do zdobycia. Coś takiego. Tu już płonące rogi, także fajnie wyglądają. Tak samo ten Fenrir już, z którego jakaś taka energia wychodzi, czy połyskuje troszeczkę błyskawicami. Fliplord. Dalej, animowany dekal nie jest zły, w dalszym ciągu lepszy niż Magma Imo. Koła, które mogą fajniej wyglądać w innej wersji kolorystycznej może, bądź właśnie też zmienionej. Buścik drugiego poziomu, patrzcie, w ogóle tutaj jest taki dodatek, nie? Fajnie to też wygląda. Lecimy dalej, banner, który się porusza, także też spoko. Co jest następne? Ten dekal mi się jakoś tak nie podoba. Może w innej kolorystyce, ale on mi przypomina takie dekale typu Spectre. Że takie, no mogą być w ostateczności, ale tak średnio. Ramka. Trzecie filoskopy, które już wyglądają lepiej zdecydowanie. Może akurat nie jeszcze w innej kolorystyce, mnie ciekawi jak będzie filoskop wyglądał. Okej, Wallbreaker 2. Jeszcze większa ściana, która się jeszcze fajniej niszczy. Okej, to jest spoko. Kamo, koła, które nie mam pojęcia co tutaj robią kompletnie. Może w odwróconej wersji będą fajne. No i na sam koniec Mudcat GXT. Niby wygląda spoko, ale no nie wiem czy go będę używał. Jak taka właśnie jakaś WRC, samochodzik WRC tego typu. No i mamy jeszcze Limited Rocket Boost za 70 poziom darmowy. Jakieś pnącza, ananasy, boże, arbuzy wypadają i to by było na tyle, jeżeli o to chodzi. Także możemy sobie zagrać meczyk, ja zobaczę jeszcze jaki jest challenge w Rocket Passie. 5 kompetytywów, no nie chce mi się, ale zagram je, calculated trzeba używać i 50 strzałów na bramkę oddać, aby po prostu zaliczyć misję. Także włączamy 2 na 2 i lecimy. Tak sobie pomyślałem ostatnio na live'ie, bo oczywiście zapraszam na live'y z Rakietowej Ligi, też się zdarzają na Twitchu oczywiście. I pomyślałem sobie, że może w końcu, jak w tym sezonie już naprawdę robiłem tak na tych przynajmniej innych trybach, bo cały czas gram te rankedy i staram się rozegrać tak, żeby na każdym jakąś rangę mieć. Na każdym trybie gram wszystko samemu. Co niestety po iluś tam gierkach już mi się odechciewa po prostu, to wszystko po prostu zależy od tego z kim tam zagram. Także mi się odechciewa najczęściej już granie z randomami w którymś momencie tego season passa i po prostu grania rankedów. I pomyślałem sobie, że wbiję sobie na tej może na Ramblu właśnie, gdzie miałem teraz ten najwyższy diament. Może sobie wbiję tego czempiona, byle nagrodę zdobyć i wam to pokazać później też na odcinku. Bo już dosłownie wszyscy tego czempiona wbijają i w sumie mogę stwierdzić, że no dobra, no chyba go wbiję. Szczególnie, że on jest w zasięgu, to nie jest tak, że to jest coś nierealnego. Jak już mówiłem, no musiałem mecz przegrać na tym Ramblu, żeby właśnie go nie wbić przez przypadek, także skoro są te tryby, to trzeba chyba wbijać. Postaramy się może w tym sezonie, okej. Może na live'ach coś pogramy, może w końcu pogram coś z kimś jeszcze.
Może na live'ach jakieś rankę dziki właśnie, dzięki temu pogramy z kimś. Dobra. Co robi nasz kolega z drużyny? Wezmę zaraz tego matkata, powiem wam, żeby nim sobie chwilę pojeździć na odcinku. Fenekiem też sobie pojeżdżę, bo nie miałem okazji jeszcze na odcinku nim śmigać. Oczywiście Dissolvera też sobie zobaczycie w tym momencie przy okazji, bo Dissolver to jest teraz ustawiony. No on musi być Dissolver ustawiony. Nie ma, że nie, nie ma, że grałbym teraz bez Dissolvera. Nie ma takiej nawet najmniejszej opcji, żeby zagrać mecz bez Dissolvera. A to w sumie wyszło, gdyby tam był gość. Ale on sam się mógł tego nie spodziewać. Okej. Zaraz ktoś wywali tę brameczkę. Nie dolecę! Przepraszam bardzo, powiem wam, że tym Fenkiem na przykład mi się dobrze gra. Oczywiście nie jest to poziom do minusa, Octane'a, nie wiem czy nawet Takumi. Ale nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu mocnego grając tym samochodem. Też go jeszcze tak nie czuję, wiadomo, ale jednak. Muszę do minusa przetestować w sumie na tym malowaniu. Jeszcze nie próbowałem do minusa na tym malowaniu. Dobra, free brameczka. Jeszcze damy calculated, co by do misji się zaliczyło i lecimy dalej. No, czemu oni tego nie pomijają? God damn. Okej, panowie, pomińmy to. Powiem wam, że ostatnio mi się myszka po 4 latach zdupiła. I jest coraz większy problem, żeby kupić myszkę, którą... Tak naprawdę jednego modelu myszki to ostatnio na PUBG właśnie też opowiadałem, na live'ie przede wszystkim, że korzystam z tego jednego modelu od już 9 lat bodajże. W sensie pierwszy raz kupiłem... Nie, to z tego korzystam 5 lat. Bo pierwszy raz kupiłem w 2010 tę X7-kę, okej. Tę X7-kę kupiłem pierwszy raz w 2010 roku, ten model konkretny. O, ten. Ta X7-ka z odważnikiem. Później kupiłem drugi już, bo tamta się zaczęła psuć chyba w 2014, jak się do... Albo na początku 15 właśnie, nie wiem do końca. Jak już się do Rzeszowa przeprowadziłem. No i teraz właśnie kupiłem sobie po raz kolejny, ale szybciutko na szczęście to przyszło. Także to jest zdecydowany plus. Na drugi dzień dosłownie już dostałem. Także to jest mega, mega dobra sprawa. I powiem wam, no różnica jest odczuwalna. Grałem 2 dni teraz chyba, jak nie miałem tej myszki. Grałem na po prostu innej myszce. I ta, która mi dobrze w miarę leży, bo to jest ta starsza myszka szarkunowa. Ale to jest taka różnica w gierkach, gdzie po prostu wy już przez tyle lat grania. Na przykład w PUBG grałem tylko i wyłącznie na tej myszce do tej pory, nie? Jak ja siadam na PUBG i nagle takie niuanse typu mam scope'a 8. Aj, się nie udało dokręcić do końca. Scope'a 8 i na scope'ie 8 gdzieś na daleko po prostu każdy ten tick, który wychodzi, że jednak nie jest na podobnym DPI czy coś zrobiony, że to nie jest tak samo jak było wcześniej. To jest taka różnica, że to jest szok. Po prostu tutaj ta pamięć mięśniowa tak się przyzwyczaja do pewnego zachowania i pewnych ruchów, że nagle ruszacie tak samo myszką, ale inną, i ruchy są też inne przez to, nie? Także to jest to. W sumie chciałem inaczej to odbić, ale tak nic z tego nie wyszło odbicia. Kurde, chciałem w prawo jechać. Gościu, co ty ze mną zrobiłeś? A? Będzie się sadził chłop. Dobra. I do góry. I w... Zabrał mi. Tak się nie robi. Jak się już wystawia takie fajne piłki, to się przeciwnikom nie zabiera piłki. Ja przepraszam bardzo. To jest casual, to nie jest ranked, żeby zabierać takie piłki przeciwnikom. Powinno się je oddawać. Dobra, zostaw to gościu. Nie ma takiej piłeczki. Dobra, weźmy to drugi ziomeczek. Tak, Elektra nawet. Powiedziałbym bardziej. Co to za zaproszenia teraz? Co to za zaproszenia w takim momencie? Proszę nie zapraszać. Dziękuję. W kraju nad Wisłą
Wygrywamy tutaj mecz. Proszę was bardzo, zagramy jeszcze sobie matkatem. Dobra, GG. Okej. Przynajmniej XP leci. Widzimy, ile mamy tych meczyków na weekly wina jeszcze dodatkowych, jeżeli chodzi o exp. Polecimy jeszcze właśnie tym samochodem, także preset 2, samochód prawie czymś się różni, a tak naprawdę się niczym dosłownie nie różni teraz ten samochód od tego, w sensie no różni się tym, że gramy matkatem, a nie kurczę fenekiem, tak? Fenek, chyba on jest fenek. Zobaczymy, jak wyjdzie ten samochód. Elektra, znowu na ciebie trafiliśmy tym razem, a nie, znowu w tej samej drużynie, siema. Tylko że inny samochód, to ja już tak nie będę tutaj grał. Chociaż tam też nie musiałem za dużo grać. Ale no, ogólnie mówię, no fajny fajny Sionix, fajny samochód, ale nie róbcie więcej takich. Naprawdę, taki ciężki po prostu. Ciężkawy po prostu się wydaje i tyle, no co ja mam poradzę. Dobra, czy on to odbije? Odbije to, ale... Okej, gość już skacze do przodu. No ja bym to bardzo chętnie przyjął, gdybym miał jakieś boosta, żeby wtedy podjechać. W sumie był bardzo bliski, żeby nabrać przeciwników. Ach, weszło to podanko. Próbowałem już na środek wyskoczyć, ale to było takie 50-50 trochę, no. Gość mógł to trafić, mógł tego nie trafić, no, mógł to puścić, jakby to puścił, to by poszło na ten róg za mną. Jak trafił, to jak było widać, no poszło w drugą stronę, także nie no, ładnie sobie zagrali. Bardzo ładnie. Wręcz można powiedzieć, że było to zagranie, które jest możliwe tylko, jeżeli gra się ze swoim teammate'em. Okej. Nie wiem, co się tu wydarzyło przed chwilą. Oni znowu lecą na podanko. A, nie wzięli tego podanka, dobra. To dobrze, przynajmniej tyle. Jezu, jakie to jest ciężkie, ten samochód. Dobra, nie ma takiego gola. Nie ma takiego szczelanka. Proszę bardzo, piłka wybita. Lecimy na stronę przeciwnika. No już nie. Znowu tak. Okej. Nie spodziewałem się, że ta piłka tak szybko do nas wróci, szczerze powiedziawszy. Jakby strzelali na bramkę, ten tego nie obronił, bym nawet nie wiedział, że ta piłka już wraca do nas. Dobra, dawaj Elektra. Jedno podanie, jedno dobre podanie i jesteśmy w domu. Nie mówię do was, że jedno dobre podanie, kurde. Dobra, nie odbili przynajmniej, ale jest cały czas blisko, oni taką presję tu robią. Taką presję tu robią. Trudno nam będzie stąd wyjść w ogóle. Dawaj, 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 dawaj. No nie no, ja sobie mogę podjechać tylko, ale... A on tu też podjechał, no nieźle. Dobra, tego się nie spodziewałem, że Elektra tu podjedzie jeszcze. Myślałem, że w sumie pod bramką czeka na nich. Okej. To było niespodziewane. Co on ma za koła w ogóle? Jakieś ładnie się świecą te koła tego ziomeczka niebieskiego. Chciałbym zobaczyć, co to są za koła. Może by mi się spodobały. Dobra, udało się do dołu to polecieć jeszcze z tym, żeby to wybronić. Dobra, będzie bramka przynajmniej. Z kontry. Bramka z kontry. 2-2 tryb. Thanks! Calculated, że do misji było. Musiałem sobie w ogóle zastąpić whoops tym calculated. Chociaż wolę whoops. Calculated w ogóle nie miałem ustawionego w tej grze na czacie. Okej. Dobra, nie wiem, o ile to było zaplanowane, że gość to puści. Wydaje mi się, że nie było. A ile było zaplanowane to, że gość palnie tę piłkę w ten sposób? Też nie mam pojęcia. Okej. Okej, oni trolują. Oni to trolują, oni robią sobie z nas jaja w tym momencie. Powtarzam, przeciwnik robi sobie z nas jaja.
Dobra, lecimy tutaj, tędy. Lecimy, cyk. I nic nie robimy stąd już. Potrzebuję na pewno boosta jakiegoś. A, nie ma takiego łatwego nabierania. Nie na mojej warcie, kolego. Nie na mojej warcie. Jezus Maria, te piłki lecące później randomowo z takiego odbicia. Najgorzej. Dobra, ja tu dzisiaj chyba, nie wiem, bawię się Jurka Dudka. To odbicie, to jak rozumiem, to specjalnie w ten sposób. Kurde, odbiłem go na boosta, no! Jak już to chciałem go rozwalić i tego boosta samemu wziąć, a wyszło jak wyszło, niestety. Przynajmniej boosta wziąłem? Nie widziałem, co się dzieje w ogóle na tej kamerze. I gol! Nie, nie ma! Szty w duszę! Czy ktoś awczy, czy robi się z nas bekę? Wydaje mi się, że robi z nas bekę. Oni mogą sobie porobić z nas bekę. Nie ma tak łatwo. Okej, Elektra też sobie robi bekę. Uuuu, prawie to weszło. Co tu się wydarzyło? Ta piłka to rozumiem, że jest znak do tego, żeby odbić ją gdziekolwiek, randomowo i się nie przejmować i skończyć ten mecz. Chyba tak, chyba właśnie o to chodziło. Także proszę państwa, w tym momencie to było na tyle. Co to są za koła? Chyba wiem, co to są za koła. Czy ma ktoś koła w takiej wersji? Żółtej? To były te Wondermenty w żółtej wersji? Czekajcie, one się chyba tak nazywały na www. Te są fajne. Kurde. Zoe na tej wersji lepszej. To wyglądało jak Wondermenty kolorowe. W sumie Secret Santa Series to były po prostu ze skrzynek Secret Santa, tak? Czekajcie, zobaczymy sobie jeszcze na koniec. Secret Santa. Tak, to były Wondermenty, o, to był Disorder później w Secret Santa. Jezus Maria, nawet nie wiedziałem. I Fire God. Nice. To były Wondermenty, które zdobyłem wtedy. No, w sumie jak kolorowe dostał, to są kozackie. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na live'y, na Instagrama, na fanpage'a. No, oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!